nami prezentacja multimedialna zatytułowana Oblicze miasta w latach 1918-1939 ze zbiorów tutejszego muzeum, a prezentację przygotowały pracownice muzeum pani Ilona Gajda i pani Anna Makarska, którym oddaję głos teraz. Zaczniemy od przemysłu przede wszystkim, ponieważ wiemy, że taki krótki komentarz, żeby przede wszystkim tutaj młodszemu pokoleniu, ale nie tylko, przybliżyć historię miasta w tym okresie. Tak więc wiemy, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Sosnowiec był miastem zaniedbanym właściwie na każdym polu. Przemysł, który opierał się na zakładach, które powstały pod koniec XIX i na początku XX wieku, był stopniowo modernizowany i odbudowywany. Powstawały także nowe zakłady wytwórcze różnych branż. Natomiast w najlepszej sytuacji po wojnie znajdowało się górnictwo węglowe. W znacznie gorszej natomiast sytuacji był przemysł hutniczy i metalowy, a także przemysł włókienniczy. I wśród tych właśnie wiodących zakładów przemysłowych, tak jak tutaj Państwo widzicie, ja pozwolę sobie usiąść, będzie mi wygodniej. Wśród tych wiodących zakładów przemysłowych znalazły się branże włókienniczej. Tutaj widzicie Państwo plan posiadłości rodziny Szen. Rozległa panorama przędzalni czesankowej z osiedlem robotniczym przy ulicy Chemicznej, widok z lat 20 wieku. Jak Państwo widzicie, jest to przędzalnia czesankowa, czyli późniejszy intertekst. Z prawej strony fragment ówczesnej drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, fragment kolei. Natomiast na horyzoncie widać tutaj bryły naszego pałacu, w którym się obecnie znajdujemy. Również wiodącym zakładem branży z kolei hutniczej była fabryka kotłów parowych Witzner-Gamper. Fabryka założona w 1880 roku. Bardzo krótka historia, tak celem przypomnienia, na granicy Środuli i Konstantynowa. Fabryka, która działa dzisiaj, jest to spółka z udziałem kapitału zagranicznego i produkuje kotły fluidalne. Na zdjęciu widzicie Państwo halę fabryki z ogromnym kotłem i zapewne z jakąś kadrą kierowniczą. Kolejna fabryka to również wiodący zakład, co ciekawe również funkcjonujący do dnia dzisiejszego. W zbiorach Sosnowieckiego Muzeum, w zbiorach działu historii i kultury miasta znajduje się ogromny, można powiedzieć, duża ilość takich właśnie kart pocztowych przedstawiających fabrykę lin i drutu, dawniej Adolf Deichsel. Fabryka ta również powstała mniej więcej w tym samym czasie co Fakop, czyli w 1881 roku założył ją niemiecki przemysłowiec Adolf Deichsel. Potem nazwano ją, nosiła nazwę Linodrut, natomiast następnie od lat 90. przemianowano, jej nazwa została na Falind. I tutaj właśnie znajduje taka pocztówka z około 1925 roku. Jednym z głównych również zakładów hutniczych była Huta Katarzyna. Huta Katarzyna, która znajduje się przy ulicy Staszica, a raczej znajdowała, czyli Huta Buczek. Taka nosi obecnie nazwę Huta Buczek. Widok z lat 30. XX wieku. Potem została jeszcze taka krótka historia tejże właśnie tego zakładu. W 1961 roku została połączona z Hutą Sosnowiec, czyli z dawną rurkownią Hulczyńskiego. Natomiast kolejna pocztówka, którą Państwo tutaj widzicie, to jest ulica Gampera, czyli obecnie ulica Fabryczna. Z nieistniejącą hałdą Katarzyna. Hałda ta znajdowała się mniej więcej w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się centrum handlowe Plejada. Widok z około 1939 roku. Po lewej i po prawej stronie znajduje się Huta Katarzyna i fabryka kotłów przemysłowych.
Kolejny widok to, a to już mamy, Sosnowiecka Fabryka Rur i Żelaza, to już chyba mieliśmy. To tak, jeżeli jesteśmy jeszcze dalej przy Przemyśle, druk reklamowy zakładów kotlarsko-mechanicznych Józefa Szafrugi. Znajdowała się te zakłady kotlarsko-mechaniczne przy ulicy Zakręt na Starym Sosnowcu. Druk z lat 30. XX wieku, natomiast jako ciekawostkę dodam, że rodzina Józefa Szafrugi była bardzo zaprzyjaźniona z rodziną Kiepurów. Nieistniejące zabudowania fabryki chemicznej, czyli tak zwanej woskowni, która produkowała świece do wagonów kolejowych, ale także świece cerkiewne i choinkowe, znajdowała się przy ulicy Radocha, widok z około 1921 roku. Natomiast została ona założona przez... Lepiej, tak? Dobrze. Została założona przez kupców żydowskich Bernard Oppenheim i Stanisław Reicher. I jeszcze jedno ciekawe zdjęcie, które nam ilustruje tutaj ten właśnie gospodarkę, prawda, ówczesnego Sosnowca. To nieistniejące zabudowania rzeźni miejskiej przy ówczesnej ulicy Dańdowskiej 9, czyli dzisiaj jest to ulica Rzeźnicza, widok z 1936 roku. To jest z kolei bardzo ciekawe tablo mistrzów cechu rzeźniczego, 1925 rok. I kopalnia Hrabia Renard, czyli zabudowania, które już w większości, prawda, nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Późniejsza kopalnia węgla kamiennego Sosnowiec, widok z 1921 roku. Jak wiemy, proszę Państwa, w latach międzywojennych Sosnowiec pełnił funkcję gospodarczej stolicy województwa kieleckiego. Według danych z 1924 roku na terenie miasta czynne były 82 zakłady przemysłowe. I w związku z tym Sosnowiec został wyznaczony na siedzibę Izby Przemysłowo-Handlowej. Tutaj widzicie Państwo taką właśnie kartę pocztową przedstawiającą Izbę Przemysłowo-Handlową, obecnie siedzibę Banku Przemysłowo-Handlowego przy ulicy 3 Maja. To jest karta pocztowa z około 1935 roku. Dużą rolę oczywiście w życiu gospodarczym miasta odgrywał handel, w którym tradycyjnie handel w mieście skupiał się w rękach żydowskich. Natomiast kupcy polscy mieli między innymi do dyspozycji tak zwane hale targowe Rozwój, czyli nieistniejący, to już jest taki bardzo ciekawy kompleks handlowy, który znajdował się u zbiegu ulic Stanisława Małachowskiego, Modrzejowskiej, Kościelnej, z takimi charakterystycznymi kolumnami. Na terenie tego kompleksu znajdowały się liczne sklepy, restauracja, natomiast na zapleczu mały plac targowy. Te hale targowe zostały wyburzone po II wojnie światowej. Natomiast tutaj już zaczynamy troszeczkę inny wątek. Te zaniedbania urbanistyczne, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości miały miejsce, stopniowo likwidowały władze socjalistyczne. Ważnym osiągnięciem tego okresu była częściowa zabudowa centralnej części Sosnowca w rejonie ulic Jasnej, czyli obecnie Warneńczyka, Małachowskiego i 3 Maja. No i w 1934 roku też ważne wydarzenie, na gruntach po hałdach został wzniesiony reprezentacyjny gmach ratusza. Tutaj widzicie Państwo kartę pocztową przedstawiającą właśnie ówczesny ratusz. Co ciekawe, można spojrzeć na prawo i lewo, nie ma tutaj jeszcze żadnych zabudowań na alei, na ulicy Pierackiego ówczesnej, czyli Alei Zwycięstwa. Ja tylko chciałem jedną minutkę, zachęcając Państwa do pobrania tej publikacji, chciałem nadmienić takie trzy rzeczy, o których nie miałem możliwości powiedzenia w tym swoim wystąpieniu. Jest to 3 lata z życia Pana Prezydenta, jego prezydentury. Bardzo ciekawa lektura. Od momentu, kiedy został tym prezydentem, a nie chciał nim być, jak to się stało. To, co tutaj się na pewno nie pojawiło w tym wystąpieniu, bo czasy zakreśliły takie koło,
ile musiał sił, ile sił kosztowało negocjowanie z Szenami, z Lidlami, w sytuacji prezydenta, który musiał budować kanalizację na terenach prywatnych i tak dalej. Dlatego serdecznie polecamy tą publikację, żeby Państwo, wychodząc zaraz na wystawę, którą zobaczymy przy takim drobnym poczęstunku, zechcieli tą publikację sobie pobrać. A teraz chciałem tutaj oddać głos pani Alinie Dudzińskiej-Bień, która jest córką pana. Dziękuję bardzo. Chciałam podziękować władzy miejskiej za przypomnienie osoby mojego ojca, który w trudnym okresie był prezydentem i zapisał się bardzo dodatnio. I naprawdę historia Sosnowca nie może pominąć nazwiska Aleksego Biega. Również chciałam podziękować panu właśnie panu dyrektorowi i paniom z muzeum, które włożyły bardzo duży wkład w zorganizowanie dzisiejszej konferencji, no i wystawy, bo 120 lat, kiedy się mój ojciec urodził, to poszukiwanie dokumentów i faktów, które można zaprezentować, to naprawdę bardzo wielka praca pań. A najwięcej dziękuję panu Jaskierni, który przybliżył życiorys ojca, również jak pan profesor. I podkreślone zostało patriotyczne ojca, cecha patriotyczna, która właściwie do końca życia ojciec był zwolennikiem wolności i niepodległości Polski. I to zostało podkreślone w dzisiejszych wypowiedziach. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję pani Alinie za wystąpienie. Cieszymy się, że pani dotarła do nas w towarzystwie córki, wnuczki i tak dalej. Jest to dla nas wyróżnienie na dniu dzisiejszym, no i historyczny moment jakiś taki, bo myślę, panie prezydencie, że po raz pierwszy, żeśmy tak tatę uczcili, mnie się wydaje, prawda? Bo na setkę nie było żadnych uroczystości, o ile sobie przypominam. Na setną rocznicę urodzin. Proszę? Na setną rocznicę urodzin pana Aleksego Bienio nie było żadnych, o ile sobie przypominam. Bo były plany, myśmy planowali, no ale prawie nie doszło do tego. Także cieszę się bardzo, moi kochani, dziękuję wszystkim przybyłym.